Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o etykietkach ślubnych. Etykietki możecie wykorzystać na wiele różnych sposobów. Mogą służyć one jako wizytowniki, czyli na etykietce będzie wydrukowane imię i nazwisko gościa. W ten sposób bardzo łatwo rozsadzicie gości weselnych przy stole. Etykietki też mogą być personalizowane Waszymi imionami oraz Waszą datą ślubu. Każdy ma pomysł na swoją stylizację ślubną. Ponieważ w tym roku najmodniejszym kolorem jest kolor fioletowy, ja przygotowałam dla Was aranżację właśnie w tym kolorze. Użyłam etykietki personalizowane z imionami pary młodej na pudełeczku podziękowaniu dla gości. W tym pudełeczku umieściłam słodycze jako prezent od pary młodej dla gości właśnie. Etykietką także zamknęłam serwetkę umieszczoną na talerzu na nakryciu każdego z gościa. Oraz pokażę Wam trzeci przykład wykorzystania takiej etykietki. Zamknęłam tą etykietką rożek, z którego zrobiłam z serwetki, zrobiłam rożek, w którym umieściłam płatki, róż też w kolorze fioletowym, którymi goście będą mogli posypać parę młodą. Tutaj chciałabym zaprezentować Państwu właśnie różnego rodzaju etykietki w różnych kolorach z różną grafiką. Także możecie indywidualnie do swojej wizji wesela dobrać design etykietki. Dodatkowo każdy z upominków ślubnych, bo właśnie na upominkach ślubnych umieściłam te etykietki, udekorowałam kolorowymi wstążeczkami, gotowymi kokardkami.